tym miejscu w roku 1840 gastronomiczna pospolitość skrzyżowała się z wielką historią teatru. W tym domu, jako córka restauratorki bendowej, urodziła się Jadwiga Helena Misel. Dziewczyna niepewnego pochodzenia, prawdopodobnie nieślubne dziecko. 20 kilka lat później stanie się królową polskich scen i jedyną polską aktorką w historii, która odniosła niekwestionowany światowy sukces. Kiedy Helena Modrzejewska wstąpiła na scenę zawodową? W domu była taka atmosfera, starsi bracia byli z teatrem związani. Urządzała i ona, i rodzeństwo, i znajomi. Jakieś takie domowe przedstawienia. A zawodową aktorką kiedy została? W domu się pojawił niesłychanie ambitny człowiek, mianowicie Gustav Zimmermann, który chyba przekonał dziewczynę, że warto spróbować. Kim on był? Jakimś urzędnikiem, podobno tak, w kryminale trochę siedział, w każdym razie był żonaty. No i tak się stało, że Helena miała lat 20, kiedy urodził się ich syn. Atmosfera była taka, że trzeba było właściwie zniknąć z oczu opinii publicznej. Wybrali się do Bochni. No i się zdarzyła katastrofa w kopalni. No to postanowili coś zrobić, żeby tym biednym ludziom pomóc. Urządzili amatorskie przedstawienie, no i to się cieszyło takim powodzeniem, że postanowili ten eksperyment kontynuować. Natomiast z tej Bochni wyruszyli już większą grupką w kierunku na Nowy Sącz. I potem z Nowego Sącza wyruszyli na podwój Galicji, oczywiście wozami. No. Ta kompania teatralna. Taka włóczęgowska kompania teatralna. Ostatecznie wylądowali w Czerniowcach. I kiedy w Krakowie się pojawiła już jako aktorka? W tych Czerniowcach coś się stało. Zginęła nieszczęśliwie córka 4-letnia. Helena postanowiła wziąć syna i uciec od Zimmermana. Bracia jej w tym pomagali. To był rok 1865, czyli ona miała wtedy dokładnie 25 lat. I wtedy debiut już w Krakowie, tak? Trafiła na ten moment, kiedy Teatr Krakowski stawał się zupełnie innym, nowym teatrem. Był krótko pracujący tutaj reżyser warszawski, rutyniarz stary, Jan Tomasz Seweryn Jasiński. To Jasiński odkrył ten prawdziwy talent i możliwości modrzejewskie. Po sukcesach krakowskich wyjeżdża do Warszawy. Kraków to jednak była mała mieścina. Wiadomo było, że największe szanse dla aktora kreuje Warszawa. Warszawa padła do stóp Heleny Modrzejewskiej w 1868 roku, kiedy zagrała tutaj Adrianne Lecouvreur. 4 października Modrzejewska przyjechała na dwumiesięczne występy gościnne w Warszawie i tak się zdarzyło, że zagrała właśnie Adrianne Lecouvreur. Ale to była jej taka rola popisowa. W tej roli wystąpiła i w tej roli rzuciła Warszawę do swoich stóp. Jak wiadomo, później w Stanach Zjednoczonych Modrzejewska powtórzy dokładnie ten sam sukces i ta rola będzie początkiem jej amerykańskiej kariery. Jakieś próby były specjalne, jakieś inscenizacje, które poprzedzały premierę? W zasadzie można powiedzieć, że wchodziła w sytuację już przygotowaną. To się odbywało w ciągu kilku dni zaledwie i wymagało takiej niezwykłej elastyczności, którą akurat Modrzejewska się cechowała. Ona słynęła z tego, że potrafiła słuchać swoich partnerów, że potrafiła reagować i prawdopodobnie to było jednym z powodów jej takiego niezwykłego sukcesu właśnie na gościnnych występach, które nie były łatwym zadaniem. I inne jej wielkie i popularne wśród warszawiaków role tamtego czasu, to co to było? Taką jej rolą, która przeszła do historii i była uwielbiana przez warszawiaków i nie tylko warszawiaków, była także Aniela
ślubach panieńskich Fredry. Krytyka spierała się wtedy, czy Adrianna, czy Aniela jest tą koroną aktorskich możliwości Mozrzejewskiej. Ja bym powiedziała, że to było bardzo fortunne połączenie, dlatego że z jednej strony mieliśmy absolutnie idealne wcielenie polskiej panienki z dworu, z drugiej strony mieliśmy taki model melodramatycznej heroiny, kobiety upadłej, która miłością i poświęceniem wznosi się na wyżyny takiego kobiecego heroizmu, jak to wówczas określano. Można było odczytać jej wyjątkowość jako kobiety i wyjątkowość postaci kobiecej, jaką ona stworzyła, nie tylko na scenie, ale w ogóle też w życiu. Wydawałoby się, że torowała takie ścieżki emancypacyjne polskim kobietom, ale wszystkie jej role wpisywały się absolutnie w stereotypowy model kobiecości. To za co kochamy Helenę Modrzejewską? Mnie ona fascynuje przede wszystkim jako kobieta, która uczyniła z Warszawy pierwszą scenę takiego swojego performansu tożsamościowego. Autokracja jest na wielu poziomach, autokracja właśnie artystki damy. A jakie są pani najbliższe plany? Chcemy odwiedzić z mężem rodzinę, męża w Wielkopolsce. Dziękuję bardzo. Plany teatralne? Chcę, żeby w moim kontrakcie był punkt, że mogę wprowadzić kilka pozycji repertuarowych w sezonie. Dziękuję. Chciałabym, żeby to były rzeczy jak najbardziej wartościowe. Czy pani wie, że mamy cukierki Modrzejewska? Czy pracując nad postacią Modrzejewskiej w serialu, odkryła pani jakieś specyficzne, techniczne jej umiejętności? Była znana bardzo z mdlenia na scenie i zawsze tym robiła wielkie wrażenie i w każdej roli prawie mdlała. Do tego miała włosy, które były bardzo specjalnie wtedy splecione i za każdym razem, kiedy mdlała, nie, dla widowni niewidoczny sposób rozpinała włosy i one się rozpadały i to robiło zawsze wrażenie. Ale przede wszystkim miała bardzo dużą skalę głosu. Ona miała właśnie naprawdę tak duże możliwości głosowe, że te monologi potrafiła cyzelować. Myślę, że była paradoksalnie dość nowoczesną aktorką. Wtedy aktorzy nie grali nawet dialogów do siebie, tylko każdy stał i tylko do przodu. Monologi się mówiło do przodu, dialogi się mówiło do przodu. I ona bardzo specjalnie przygotowywała te monologi. I to była aria operowa. Ona po prostu je mówiła, podobno wstrząsająco. Natomiast na czym tak naprawdę polegała jej wielkość, to pan profesor Szczublewski mi też mówił, że nikt tego nie wie. I ja jak ją grałam, to w ogóle się tym nie przejmowałam, bo wiedziałam, że muszę ją zrobić bliską publiczności, która dzisiaj ogląda, czyli jak się robi o kompozytorze, to można puścić utwór, jak się o malarzu, to się pokazuje obraz, a aktorka, no co można zrobić? Można tylko grać prawdziwie i wzruszająco. Wy, którzy mnie kochacie, ocalcie! Ratujcie, ja nie chcę umierać! Jeszcze przed godziną pragnęłam śmierci, a teraz nie chcę umrzeć. On mnie kocha. Najwięcej się o niej dowiedziałam z jej listów do matki, które wszystkie były skłamane. Z tych kłamstw widać, kto to był. Jak ona potrafiła po każdej roli, prosiła jakiegoś kompozytora, żeby napisał utwór muzyczny po obejrzeniu jej roli. Malarza prosiła, żeby namalował jej portret w tej roli. Ona jedyna z tych wszystkich aktorek, i to dlatego też przetrwało. Po zrobieniu premiery dużej, kiedy uznała, że jest dobrze, ze wszystkimi kostiumami szła do fotografa i fotografowała, pozowała we wszystkich tych kostiumach. Między innymi przetrwała jej legenda, dlatego że ona tak bardzo dbała o PR. To było wspaniałe. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że można to tak zagrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciarki przeszły mi po plecach. Dziękuję, panowie bardzo mili. Przepraszam. Jaki był rzeczywisty powód wyjazdu Modrzejewskiej do Stanów Zjednoczonych? Warszawa stała się za mała. Jej ambicje były o wiele szersze i mogła je zrealizować poza ziemiami polskimi, zarówno jeśli chodzi o repertuar, który wiadomo w Warszawie, która była pod zaborami, był bardzo ciężki do przeprowadzenia,
ale także jeśli chodzi o kontakty towarzyskie, możliwą działalność społeczną, charytatywną, oddziaływanie polityczne. Stany Zjednoczone były szansą na wielką karierę. Zdecydowanie było ogromne wyzwanie artystyczne, zawodowe. Natomiast zanim Modrzejewska wyjechała do Stanów, to namyślała, że będzie to przystanek w drodze do Londynu. Czyli aby grać Szekspira po angielsku w kraju Szekspira. Opowiedzmy, jak wyglądał jej pobyt w Stanach, bo to też szczególna sytuacja. Ta 33 lata życia, 15 nowych Szekspirów, nowe znajomości, nowe przyjaźnie, nowe kreacje artystyczne, nowy styl aktorski. Modrzejewska, przyjeżdżając do Stanów, prawie w ogóle nie umiała angielskiego. W rok od przyjazdu wystąpiła po raz pierwszy na scenie i zdobyła kolosalny sukces. I od tego momentu możemy mówić, że to jest pasmo nieprzerwanych sukcesów. Była gwiazdą na skalę całego kontynentu. Na skalę co najmniej dwóch kontynentów, z całą pewnością. Wydaje się, że do tej pory nie ma artystki, która by zdobyła tak dużą sławę w rolach szekspirowskich. Siedzimy na progu Modrzejówki. Modrzejewska zbudowała sobie jeden dom w Zakopanem. Drugi dom to jest ta Modrzejówka w Krakowie. Trzeci dom wreszcie to jest słynny Arden w Kalifornii. I w gruncie rzeczy Arden był tym prawdziwym domem. Karol i syn przyjęli obywatelstwo amerykańskie, potem ona też. I tak jak ona to potem powtarzała za rolą Magdy ze sztuki Sudermana, no moje miejsce jest tam, gdzie są moje dzieci. Helena Modrzejewska w trakcie swojej kariery teatralnej stworzyła wiele wybitnych ról. Jednak niewątpliwie największą jej kreacją była ona sama. Na scenie życia w sposób mistrzowski odegrała dramat kobiety upadłej, która podnosi się o własnych siłach i wyzwala z patriarchalnego uzależnienia. Wykorzystywała pożądanie mężczyzn, jednak mu nie ulegała. Narzucała własne reguły gry. Była reprezentantką kobiet swego pokolenia, delegatką realizującą ich marzenia o sobie samych. Już nigdy moje serce nie zadrży ze wzruszenia na brawa publiczności. A ty, sztuko, nad którą pracowałam tak długo, nic po mnie nie ocalisz. Nasz talent umiera razem z nami. Zostają tylko wspomnienia i wasza pamięć o nas.